te korki jeszcze. O, rano... o, coś się dzieje. Zależy ile wypił, nie? Motorniczy. Tutaj też pan odpoczywa od pracy. Nie, bo jeszcze wiesz, jakiś szef trafi i będzie poprawił. No to... I śniadanko do szkoły. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja po kawie. O, to szykujemy i jedziemy. Proszę, tak zaczynamy dzień w Łodzi. Do pracy jeździ się objazdem. Korki. Ale zobaczcie, jakie piękne okoliczności przyrody. No, lubię takie poranki, jak takie słoneczko. Lubisz? Bym się nie śpieszył, to bym się zatrzymał, zdjęcia sobie robił. Znaczy nie sobie, naturze. No. Czyli tobie. Tak. Tak, razem ostatnimi czasy jeździmy do pracy, nie Piotrusiu? No, cudownie. Cudownie, szczęśliwy jest. I mamy godzinę 7:50. Nie mogę spaszać z drogi nigdzie, bo Monikę wiozę. No, zabrał drzewo do lasu i teraz no, ma. I już korek. No, no co zrobić? Pokażemy wam dalej, jak to pięknie wyglądają prace na drogach. Ilu pracuje, ilu stoi, ilu podziwia. I co, Piotrusiu, chciałbyś opowiedzieć o genezie powstania nazwy naszego kanału? Twojego kanału? Tak, mojego. Nie, tak sobie jedziemy i sobie tak rozmyślam, odczytałem komentarze. Niektórzy piszą, że kanał się powinien nazywać inaczej. Nie odpoczywamy, tylko inaczej. Zaczęło się jak bardzo dużo widzów przyszło w około lipca, czerwiec, lipiec, sierpień. Wtedy, pamiętam, w lipcu 2000 osób doszło do kanału, a później tak po 1000 miesięcznie. No i te osoby trafiły na filmy z wakacji. Z Grzybowa, tam z Sopotu. No i wtedy zaczęli napisać, że kanał nie powinien się nazywać Odpoczywamy, tylko Janusze Podróży. No, także to ludzie, którzy obejrzeli tylko te kilka filmów z wakacji, nie poznali nas dokładnie. A nazwa kanału wzięła się z tego, że... Ja pamiętam, że pierwsze co było, to było Dziadki. Tylko nie każdy by wiedział, skąd to się wzięło. Dziadki, tak. No w 2018 roku założyliśmy ten kanał, żeby wrzucać tam właściwie dla rodziny na nasze jakby tam wakacje, tak naprawdę jakieś wyjścia, spacery. No i później myśleliśmy nad nazwą kanału. Później była nazwa Wstajemy, zwiedzamy, ale to tak to nie bardzo mi się podobało, no bo to nie chodzi o to, że my zwiedzamy. Tylko wykorzystujemy każdą możliwą chwilę, żeby odpocząć od życia codziennego, od pracy. O właśnie, tutaj też pan odpoczywa od pracy. Nie, bo jeszcze wiesz, jakiś szef trafi i będzie poprawił. No to nie pokazuj pana. Więc wychodzimy, spacerujemy, wyjeżdżamy na wakacje. Raz do roku. Raz do roku. W każdy inny dzień, jak jest wolna chwila, jak się chce i mamy ochotę odpocząć, to malujemy, remontujemy, czasami urbexujemy. To jest właśnie dla nas odpoczynek. Także na tym kanale zobaczycie też właśnie remonty. Znaczy może już nie, bo to tak nuda w sumie, nie? Bo my żadni remonciarze jesteśmy. No ale w ten sposób też odpoczywamy, odpoczywaliśmy robiąc remont, tak? Odpoczywaliśmy od życia codziennego, od pracy. Bo no, pracy nie pokazujemy tutaj na kanale swojej. Pozdrawiamy szefów naszych prac. Szefów, tak. I szefowe. Więc pokazujemy tylko w sposób, jaki odpoczywamy. Także zobaczycie na kanale i tak jak mówiłem, urbexy, spacery. To jest nasza forma odpoczynku. Stąd nazwa Odpoczywamy. To nie jest tak, że my cały czas odpoczywamy. My jesteśmy zarobieni normalnie. Ktoś też właśnie pisał ostatnio, że kanał się powinien nazywać remontujemy, malujemy, sprzątamy, czy coś innego.
Ale to jest właśnie forma odpoczynku. Tak? Zgadzasz się ze mną? Tak, tak. Ja nie mam nic do powiedzenia. Ja się wyciszam, zbieram energię na 8 godzin fajnej pracy. Ja też. No i ja zbieram energię, żeby ten korek pokonać. No przecież to jakaś masakra, no. Ja rozumiem remonty robić, ale... Nie w całej Łodzi od razu, nie? I poza. Jak robią remont, to od razu, kurde, wszędzie. Jedną ulicę przygotują, żeby był objazd, ale zaraz ją zamykają i ją remontują i nie ma jak przejechać. Zostaje jakaś jedna możliwość dojazdu. A że Łódź jest tak w kwadracie, więc no, ogólnie dużo... ciężko po Łodzi się jeździ, nawet normalnie, bo są zakazy i tak dalej. Kto zna Łódź, to wie, nie musimy tłumaczyć. Dużo jednokierunkowych ulic jest. Dokładnie. My to już wyjeżdżamy poza dużo... Łódź, żeby wjechać do Łodzi, żeby dojechać do pracy. No właśnie, musimy wyjechać poza Łódź, objechać Łódź w koło, żeby dojechać z powrotem do Łodzi. No. Ja rozumiem remonty i szanuję te remonty, oczywiście. Kiedyś będzie pięknie. Jak to mój kolega w pracy powiedział, no może są remonty wszystkie naraz, ale wkurzenie kierowców jest tylko raz. Tylko długotrwale. O, dobry. Ale pan zdziwiony. Tam Fitz jechał. Zapewne. Ale może dzień komuś zrobiłam. Zobaczcie. Tak powstają tory. I to będzie trasa Łódź-Konstantynów. Tam panowie sobie pracują. Zobaczcie, jakie ładne niebo. Były, zepsuli i teraz robią od nowa. Zepsuli, bo patrz, byś jak tramwaj jechał? Tak jechał tramwaj. Po tych torach. Zależy, ile wypił, nie? Motorniczy. Po torach to wiesz, zamkniętymi oczami można jechać, nie? A tak poważnie, 5 minut później, a my dalej w tym samym miejscu, nie? No dzisiaj to się chyba spóźnia. A ja się nie spóźnię. No nie wiem. No, to jak się spóźnię, to będzie lekki stresik. Nie no, masakra. Ja jestem spokojny człowiek, ale... Do czasu. Mnie już denerwują te korki. Jeszcze o, rano... O, coś się dzieje? Rano korki, później z powrotem, jak wracam, cisnę po dzieciaków do szkoły, do przedszkola, też korki. Jeszcze teraz deszcze, ciemno, nie lubię takiej pogody. Piotruś? No. A te takie betonowe coś, to są studzienki? Co to jest? Jakieś kanalizacje? Tak. Odpływy? To są, wiesz co to jest? No nie. No nie wiem. Właśnie, widzowie, jeśli wiecie, do czego to służy... Zapytaj się panów, co wkopywane. Myślisz, że panowie nie, to będą wiedzieć? Nie, pan zestresowany. To ale fajna mała koparka, pan, zbrojenie. Tu most budują dla tramwaju. No bo tu jest taka mała rzeczka Smródka. Nie, nie wiem jak się nazywa. Ale mała. Łódka prawdopodobnie. Łódka myślisz, że tu wychodzi? No. Zobaczę na mapie. A sprawdź. Nie, dzisiaj to wiesz co, z buta chyba byłoby szybciej normalnie iść na skuśkę. Łódka. Dobrze powiedziałem, Łódka. O, to proszę. Tak wygląda rzeka Łódka. No, po 5 minutach przemieścimy się parę metrów. Teraz to już pójdzie. Mam nadzieję. Nie wiem, co tutaj robią. Cały czas się zastanawiam codziennie. Co tu robią? Taki odcinek. Przez ten odcinek tutaj jest ten korek, no nie? Nie. Ale tu już, o, widać, tory powstają. Postępy tu są widoczne. No tu po stronie Konstantynowa, tak. Tam po stronie Łodzi nic się nie dzieje. No właśnie. Aha, i dalej będziemy stać. Nie. Tylko pasy były trzeba było zwolnić. No okej. To już jest światełko w tunelu, że może jakoś pójdzie. I w tych pięknych okolicznościach przyrody myślę, że pożegnamy się z wami w tej naszej trasie do pracy. Także mobilki, mobilki, jak tam trasa? To było w kabarecie taki. Jak tam ścieżka odbytowa? Czyściutko. Kojarzycie ten kabaret? To chyba był Smile.
Także z uśmiechem życzymy Wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Coś jeszcze, Piotrusiu, chciałbyś powiedzieć naszym widzom? Czekajcie na kolejne filmy. To nie był ostatni film. My cały czas odpoczywamy. Nawet jadąc do pracy myślimy o Was i odpoczywamy. Nie, no trzeba znaleźć trochę pozytywnej energii w tym codziennym, szarym życiu. Dzisiaj jest ładny dzień, dzisiaj, bo nie pada. Ale do roboty jedziemy. Ale i tak ale będzie fajnie. Ale gdybyśmy do roboty nie jeździli, to by nie było czasu na odpoczywanie. Ale ja w pracy się świetnie bawię. Ja się bawię świetnie w pracy. No, także tego. Do następnego miłego. Trzymajcie się.